Witam serdecznie, dzień dobry. Witam na kolejnym spotkaniu w ramach projektu Podróż, Literatura, Filozofia, Nauka. I dziś mamy gościa pana Michała Zabłockiego. Spotkanie poprowadzi Anna Maślanka, a spotkanie dotyczy książki To nie jest raj, szkice o współczesnych Czechach. Chciałam dodać, że to wydarzenie jest współfinansowane z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Partnerstwa dla Książki. W ramach tego cyklu odbędą się jeszcze spotkania o tematyce filozoficznej, naukowej i będą trwały do końca grudnia, wobec czego zachęcamy do śledzenia tych zapowiedzi na Facebooku. Życzę Państwu udanego wieczoru i oddaję głos gościom. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na spotkaniu dzisiejszym. Gościem jest Michał Zabłocki, dziennikarz, bohemista, były korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Pradze i w Bratysławie. Fascynat Europy Środkowej, chyba mogę tak powiedzieć. No i autor książki To nie jest raj, szkice o współczesnych Czechach, o której będziemy dzisiaj mówić. Generalnie będziemy mówić o Czechach, przy czym weźmiemy pod lupę taki troszkę inny ich obraz niż ten popularny w Polsce. Na początek powiem, że gdyby ktokolwiek z Państwa poczuł w którymkolwiek momencie potrzebę, żeby zadać jakieś pytanie, to proszę się zgłaszać, przerywać, nie ma problemu. Oczywiście wszystkie pytania są mile widziane, będzie potem też czas, ale w trakcie też można jak najbardziej. A ja teraz zacznę. No i zanim zaczniemy mówić o książce, to chciałabym zadać takie jedno pytanie na czasie. Karel Gott umarł. Czy to jest koniec jakiejś epoki, twoim zdaniem? Jakiś symboliczny koniec Czechosłowacji? Dobry wieczór Państwu przede wszystkim. Bardzo mi miło, że tu jestem i dziękuję księgarni i za to, że zechciała zorganizować to spotkanie i dziękuję za prowadzenie. Ja bym powiedział, skończyła się kolejna czeska globalna marka. Gott, wiadomo, wydał sprzedał kilkadziesiąt tysięcy płyt, był rozpoznawalny na całym świecie, a z drugiej strony ceniony przez prawie wszystkie demoludy i nagle go nie ma, tak jak nie ma Semtexu, nie ma Skody, nie ma Avi i okazuje się, że no, kończy się pewna epoka chyba razem z odejściem Gotta, bo podczas gdy my te globalne marki budujemy, w Czechach te globalne marki zaczynają znikać. Co będzie dalej? No, możemy tylko śledzić. W swojej książce, znaczy w opisie do twojej książki znajdujemy takie zdanie, że większość powszechnych w Polsce opinii o Czechach to mity. Ja bym chciała, żebyś powiedział, jakie są twoim zdaniem takie największe błędy w polskim myśleniu o Czechach? Przede wszystkim w pierwszej kolejności patrzymy przez pryzmat języka i to jest to, w jakiś sposób zaburza nasze postrzeganie Czechów. Dla Polaków, którzy nie znają czeskiego, którzy nie mówią po czesku, język narzuca pewien sposób percepcji i wydaje nam się, że to, jak Czesi mówią, przekłada się na to, jacy są. Czyli my jako Polacy postrzegamy język czeski jako język pełen zdrobnień. Oczywiście to nie jest prawda, bo to nie są zdrobnienia, tylko to są inne formy językowe. Potem do tego dochodzi literatura, w dużej mierze w Polsce no jest to Hrabal, potem jest najbardziej rozpoznawalny Karel Haszek i to szwajkostwo, które zakorzeniło się nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę, przepraszam, Jarosław Haszek, to szwajkostwo, które się rozprzestrzeniło na cały świat tak naprawdę, przez pryzmat którego Czechy są postrzegane właśnie jako kraj oportunistów, kraj tchórzy w pewien sposób, takich, jak to powiedzieć, gdzie no, robi się wszystko, żeby nic nie zrobić, prawda, i przejść obok, pozostać obojętnym na wielkie sprawy, a to nie jest prawda.
czego byliśmy świadkami nawet w ostatnich kilku latach, nawet, przepraszam, w ciągu ostatniego roku na Letniej, o czym zresztą pisałaś w swoim artykule, gdzie Czesi tłumnie wyszli na ulicę, ponieważ pewnych rzeczy mają dość, pewne rzeczy ich wkurzają i nie chcą, aby właśnie tak to wyglądało. Ja nawiążę jeszcze do tego języka, bo faktem jest, że z tego co wiem, Czesi też postrzegają polski język jako śmieszny i pełen zdrobnień. Czy masz jakąś hipotezę, dlaczego to nie działa w drugą stronę? Dlaczego oni nas tak nie postrzegają przez pryzmat języka, jak my ich? Wydaje mi się, że Czesi się z polskiego śmieją tak samo, jak my się śmiejemy z czeskiego. I słynny przykład to jest, kiedy moja koleżanka pytała Czeszkę, jak jest po czesku dżdżownica, no, usłyszała zizala. Oczywiście wybuchnęła śmiechem, po czym Czeszka, gdy usłyszała dżdżownicę, zareagowała podobnie, bo ta dżdżownica jest dla niej równie śmieszna jak zizala dla Polaka. Ale oczywiście to są drobnostki, to są tylko i wyłącznie brzmienia, które nam się wydają w jakiś sposób zabawne. Natomiast czy ja bym się dopatrywał czegoś więcej niż tylko sam język, prawda? Bo to jest, przyczyna jest chyba też taka, że my, to zresztą w mojej książce jest przywoływane w kontekście wywiadu z byłym prezydentem Klausem, że Polacy jeżdżą dużo na południe, siłą rzeczy przejeżdżają przez Czechy, jadąc do Włoch czy jadąc do Chorwacji. Każdy Polak co najmniej raz w życiu przekracza tą czeską granicę, bo musi przez Czechy przejechać, żeby dostać się gdzieś dalej. Czech niekoniecznie jeździ na północ i niekoniecznie interesuje się tą Polską, bo nie zna jej. W żaden sposób nie ma szans na dotknięcie, zbliżenie się do Polaków i wydaje mi się, że tu chyba jest ten główny, jak to powiedzieć, no, te dwie różnice poznawcze, jakby to można było określić, że my Czechami się interesujemy, bo ich w jakiś sposób widzimy ich częściej, a Czesi się nie interesują Polakami, no bo w sumie po co? Chociaż oczywiście Polacy mają to za złe, bo chcieliby, żeby się Polakami interesowali wszyscy. We wstępie do swojej książki wymieniasz takie rzeczy, które twoim zdaniem mogły wpłynąć na to postrzeganie właśnie Czech przez Polaków. Piszesz tam o kreskówkach, o serialach, o Jozinie z Bazin. I wymieniasz też Szwejka jako jednego z głównych winowajców. Ja chciałam się o tego Szwejka zapytać, bo ja się często spotykam właśnie, jak rozmawiam z właśnie ludźmi, którzy zajmują się Czechami w Polsce, z bardzo ostrymi opiniami na temat Szwejka, jaka to jest straszna książka, jaką straszną krzywdę, ile złego wyrządziła w ogóle dla postrzegania Czech w Polsce. Czy to ty też aż tak widzisz i czy, no i w jaki sposób ten Szwejk wpłynął na to postrzeganie? Ja powiem tak, książka jest fenomenalna i mogę ją czytać, gdy tylko ją skończę, zacząć od nowa, bo jest po prostu prześmiewcza wobec wszystkiego, zwłaszcza systemu, który nie funkcjonuje, czyli Austro-Węgier. Natomiast rzeczywiście wyrządziła Czechom wielką krzywdę, bo no, wytworzyła pewien stereotyp Czecha, który bądź jest głupi, bądź udaje głupka, bo jest prowincjonalny do bólu, interesuje go tylko, jak się dobrze najeść i dobrze pobawić i ewentualnie jak trochę te psy sprzedać, prawda, i na tym zarobić. No i niestety, i to poprzez zglobalizowanie się Szwejka, czyli przetłumaczenie go na te kilkadziesiąt języków, sprawiło, że no tak Szwejk został, tak Szwejk stał się jakimś takim, jakąś kliszą nakładaną na wszystkich Czechów. Przy czym ostatnio miałem bardzo ciekawą dyskusję na temat Hrabala z koleżanką z Polskiego Radia, która właśnie też mnie pytała o te stereotypy. I zwróciłem uwagę na to, że książka
jedna z najpiękniejszych książek o Czechach, czyli Praga magiczna Angelo Marii Ripellina, jest mroczna. Kafka jest mroczny. Mroczny jest na przykład piękny film z Jeremym Ironsem, też chyba bodajże zatytułowany Kafka. Mroczny jest Balaban i mroczna jest Pustina, której scenariusz, której autorem scenariusza był Czech, a nie osoba z zagranicy. Więc chyba my czegoś nie rozumiemy i stwierdziłem, że takie sobie zadanie wymyśliłem w związku z tym postrzeganiem. A i oczywiście padało w tym kontekście sformułowanie, cytat z Hrabala, że Czesi to śmiejące się bestie. Ja sobie pomyślałem, że przecież Ripellino tłumaczył Hrabala na włoski. I stwierdziłem, że przeczytam tego Hrabala po włosku, bo być może gdzieś gubimy jakieś znaczenie właśnie poprzez ten język, który narzuca nam pewną formę percepcji. Dlatego uznałem, że może to jest jakiś sposób na postrzeganie Czechów od innej strony. I jak tylko książkę zdobędę, chętnie się tym z Państwem podzielę, jakie są wrażenia, jak przeczytam Hrabala po włosku. To bardzo jesteśmy ciekawi i czekamy na te wnioski. Do tej pustyni i do tego mroku i tak dalej, do tego wszystkiego jeszcze wrócimy za chwilkę, ale wcześniej chciałam cię zapytać o taką twoją osobistą drogę. Czy ty też przeszedłeś jakąś drogę od myślenia stereotypowego o Czechach do takiego prawdziwego obrazu? I czy może moment, kiedy zamieszkałeś w tym kraju, był w jakimś sensie przełomowy? Czego się nauczyłeś wtedy o Czechach? Pierwszą konfrontacją z niecodziennymi Czechami był mój wykładowca języka czeskiego, który dzisiaj jest na sali z nami, który całkowicie odbiega od stereotypowego obrazu Czech. Petrze, dobry wieczór, dziękuję ci, że przyszedłeś. Zresztą wykładowca też twój, z tego tak, co pamiętam. Tak, też mój też nas uczył. Dokładnie. Petr jest Czechem katolikiem. I to było największe zaskoczenie w pierwszej konfrontacji z Czechami. Oczywiście pochodzi z Moraw, ale to już kazało o tych Czechach myśleć inaczej, że nie są takim jednolitym obrazkiem tych ateistów, o których pisze Zrób sobie raj, zwłaszcza Szczygieł, i który tak stara się ten kraj przedstawić. To już kazało zadawać pewne pytania, że jednak ten ateistyczny, mieszczański etos niekoniecznie funkcjonuje w całym kraju, że gdzieś są jakieś wyspy albo obiekty szerszego zainteresowania, czegoś, gdzie trzeba tego szukać. Ale rzeczywiście głównym takim przełomem był moment wyprowadzenia się do Czech, bo pojechałem tam pełen pięknych obrazów świeżo po lekturze Gotlandu, bo to było jakoś chyba, no to było 4 lata po tym, jak Gotland wyszedł, ale nic w tym czasie innego się chyba nie ukazało. Dopiero jak ja się wyprowadziłem do Czech, pojawiło się Zrób sobie raj, które było mniej więcej w tym samym kontekście, choć już tam pewne rzeczy, pewnie nawiążemy do tego jeszcze, zaczynają ten obraz naruszać, ale zacząłem poznawać praskie blokowiska. To było dość zaskakujące. Po raz pierwszy zetknąłem się z narzekaniami Czechów na łapówkarstwo, na korupcję na różnych szczeblach, na to, jak funkcjonuje praski ratusz, który jakby nie patrzeć, no, dla Polski, która się zawsze z Czechami porównywała, było jakimś takim tąpnięciem. I co było bardzo zaskakujące, to właśnie ten praski ratusz właśnie stał się w Czechach synonimem korupcji, zwłaszcza za kadencji burmistrza Pawła Bema i historii z wieloletnią próbą zainicjowania praskiej karty miejskiej, która do dzisiaj nie powstała, tak zwanej open card. Pieniądze przechodziły przez urzędników, były i trafiały nie wiadomo gdzie. To trwało dobrych, nie chcę skłamać, ale dobrych kilka lat. I druga rzecz, tunel Blanka, który w projektach narodził się w latach 70. Zaczął być budowany zaraz po rozpoczęciu transformacji. No i kiedy został skończony, Państwo wiecie, bo zaledwie parę lat temu, chyba z kilkunastoletnim opóźnieniem,
O tym można więcej przeczytać w książce oczywiście, bo o tunelu Blanka i o znaczeniu słowa tunel też tam szerzej pisze. Czyli rozumiem, że wyjechałeś do Czech z jakimś takim jednak zestawem stereotypów na ich temat i dopiero później zostały rozbite, tak, na miejscu. Wydawało mi się, że będę chodził do gospody, będę sobie pił piwo, prawda, i po prostu będzie enjoying life. Okay. Tak, więc wracając właśnie do tej pustyni i ogólnie do kultury, ja mam takie pytanie, czy ty uważasz, że te problemy, o których piszesz u siebie w książce, mają swoje odzwierciedlenie ogólnie we współczesnej czeskiej kulturze? Czy te problemy można tam znaleźć? No to zaczynając od pustyni, no to jest, oczywiście to jest serial, to jest kultura popularna, ale zrobiona w wyjątkowy sposób, dlatego przykuła moją uwagę. Te problemy są też pokazane u Rudisza, pojawiają się właśnie też w Neblu, o którym wspominam w książce, że tam jednak nie wszystko jest takie czarno-białe, ale przede wszystkim chyba najbardziej zwraca na to uwagę ostatnia Denemarkowa, która pięknie zaczyna drążyć temat Niemców sudeckich i trudnej historii Sudetenlandu, który w jakiś sposób no, jest ziemią niczyją cały czas i to jest przerażające. Oczywiście możemy się spierać, bo są piękne miejsca jak Karlowa Studanka, ale są też miejsca takie jak no, most i jednak te kontrasty są ogromne. Oprócz tego Balaban, do którego właśnie zamierzam wrócić i sobie przypomnieć o tym, co on pisał o tej Ostrawie, o tym jak Ostrawa też jest miastem pogubionym, że życie jednak niekoniecznie toczy się w gospodach, ale toczy się na blokowiskach i w fabrykach i te fabryki upadają i to chyba świetnie widać w kulturze. No, Rudisz też dogryza troszkę swoim rodakom właśnie w Alei Narodowej, która teraz ekranizacja wchodzi do kin. Jest tam na troszeczkę. Aleję Narodową idę jutro w Pradze, więc też no. Na pewno w jakiś sposób się do tego będę odnosić. Tak, tak. Natomiast o Niemcach sudeckich no to pisała też Katarzyna Tuszkowa w Wygnaniu Gertyszniich, czy jeszcze z Jakuby Katalpy, książka Niemcy. Także ten temat rzeczywiście no tak, jest żywy. Był Habermanów Mlin, film w kinie, który też po raz pierwszy tak szeroko ten temat eksploatował. Nie jest zbyt udany. Uważam, że troszeczkę jednak wybiela Czechów ten film, ale rzeczywiście te trudne tematy pojawiają się coraz częściej. No więc właśnie, ja mam takie pytanie, że skoro tak jest, to dlaczego te stereotypy są ciągle żywe? Bo mamy, wydaje się, dosyć dobry dostęp do czeskiej kultury, tych książek wydaje się coraz więcej. Czy to jest według ciebie jakieś takie potwierdzenie tego, że to zainteresowanie Czechami jest powierzchowne u nas w Polsce, że Polacy nie chcą jakby drążyć, poznawać prawdy o Czechach? No pytanie, co z tej literatury się przebija do ogółu, bo po pierwsze czytelnictwo w Polsce niestety jest dramatyczne, to wiemy, i ludzie czytają bardzo mało książek, nad czym strasznie ubolewam, a z tych czytanych, no ile tak naprawdę osób przeczyta Denemarkową, żeby poznać Czechy od trochę innej strony niż właśnie przedstawił to Haszek i tak naprawdę jest powielane w serialach, filmach. No to jest to pytanie. Habermanów Mlin nie trafił do Polski w ogóle, o filmach w ogóle dotyczących rozliczenia się z właśnie z tą ciemną przeszłością Sudetenlandu w Polsce chyba tylko na przeglądach jakichś wewnętrznych, gdzie tłumaczenie było bezpośrednio prowadzone, znaczy było prowadzone symultanicznie, tylko tyle. Te filmy nie trafiają do obiegu. Raczej tak. Trafiają tak, komedie. Z filmami jest problem, dokładnie. Rzeczywiście. Raczej trafiają komedie i wciąż tkwimy w tym świecie stereotypów, zamiast w jakiś sposób się przebić. Ale z drugiej strony no, też nie ukrywam, duża w tym wina dziennikarzy i publicystów, którzy nie mają specjalnie odwagi wyjść trochę poza ten stereotyp. Troszkę się zmienia ostatnio, widzimy to zwłaszcza po wywiadzie Aleksandra Kaczorowskiego, który użył bardzo mocnych słów w Gazecie Wyborczej, po czym się trochę z nich wycofał, ale wydaje mi się, że dla osób, które interesują się kulturą czeską i Czechami, zrozumieliśmy, o co mu chodzi.
Mariusz Surosz regularnie w wywiadach mówi o tym, co w Czechach nie działa, przy czym te wywiady raczej są przeznaczone na rynek czeski. One do Polski rzadko docierają w tej formie, w której tak ostro Surosz się wypowiada właśnie o Czechach. No i chyba nawet uszczygła coś ostatnio pękło, ponieważ no, w wielu miejscach przyznał mi rację. Tak, to skoro już mówimy właśnie o tym wywiadzie Kaczorowskiego, to ja może pociągnę ten wątek. Bo jest właśnie sporo autorów czeskich, którzy generalnie wytykają też Czechom różne rzeczy, krytykują ich za ich mentalność. Ja miałam takie wrażenie, czytając twoją książkę, że ty raczej skupiasz się na krytyce jakiegoś systemu społeczno-politycznego, jakiegoś sposobu funkcjonowania państwa, natomiast dla samych Czechów, jako dla ludzi, dla narodu, jesteś dosyć wyrozumiały. Natomiast no właśnie są autorzy, którzy bardzo ostro o tym piszą. Ja mam tutaj taki cytat właśnie z Radki Dynamarkowej z Kobolda w tłumaczeniu Olgi Czernikow. Czesi są zaściankowi, a to bardzo niebezpieczna cecha, bo zaściankowość sprawia, że człowieka całkiem przestaje obchodzić, co się dzieje poza granicami jego wygodnego grajdołka. I to jest praktycznie to samo, co powiedział Aleksander Kaczorowski w tym wywiadzie, za co dostał takie baty od niektórych czeskich mediów. Chciałam spytać, czy ty się z tymi wypowiedziami zgadzasz? Co ty o tym sądzisz wszystkim? W pewien sposób się zgadzam, bo ja sam spotkałem się z czeską małostkowością na co dzień i doświadczyłem jej na własnej skórze. Zwłaszcza to się czuje, to się świetnie czuje, jak się wyjedzie poza Pragę. Praga jest metropolią globalną. Życie toczy się tak jak w Warszawie, Krakowie. Jest tych możliwości milion. Natomiast w momencie, kiedy się tylko wyjedzie na prowincję, no świat się kompletnie odmienia. I jednak no, tu Dynamarkowa ma rację. Po prostu Czesi, tak jak Polacy, bo to tu absolutnie nie ma co Czechów w jakiś sposób napiętnować, bo to dotyczy całej Europy Środkowej, wydaje mi się. Są po prostu zainteresowani tylko niewielkim fragmentem rzeczywistości. Nie obchodzi ich to, co się dzieje gdzieś dalej. Chociaż wciąż czytają więcej, to się im chwali, chociaż z drugiej strony mają takie rekordziski, które czytają 800 książek na rok, to też nie wiem, na ile one podbijają statystyki. Ale wracając do tego, co powiedziałeś o mojej książce, tak, koncentruję się na systemie. Koncentruję się na tym, że po prostu transformacja nam się nie udała. Nie tylko nam w Polsce, ale nie udała się Czechom, nie udała się Węgrom, nie udała się Słowakom. Na Słowacji trochę się zmienia, bo po prostu tam doszło do tragedii, tam doszło do dramatycznych wydarzeń, zabójstwa dziennikarza i nagle okazało się, że Słowacja z kraju dojrzałego, rozwiniętego, z dnia na dzień spadła do ligi krajów, gdzie nie ma poszanowania wolności wypowiedzi, poszanowania prawa i ludzie giną na ulicy tylko i wyłącznie dlatego, że śmią powiedzieć o czymś, co może komuś nadepnąć na odcisk. Ale taka sytuacja może się wydarzyć zarówno u nas w Czechach, jak i na Węgrzech. Na Węgrzech, gdzie teraz mieszkam, no tak naprawdę każdy temat stał się polityczny. Ja to pamiętam z Moskwy z 2005 roku. No przepraszam, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Unii Europejskiej. Te komentarze, które się pojawiły po tej wypowiedzi Kaczorowskiego wśród czeskich czytelników, czy też reakcje na prozę Radki Dynamarkowej, bo ona otwarcie mówi w wywiadach i na spotkaniach, że spotyka się z atakami, no świadczy o tym, że Czesi są dosyć wyczulonym na swoim punkcie narodem. Nie wiem, czy ty możesz to potwierdzić i czy może reakcje na twoją książkę na przykład by to potwierdziły, czy nie? Zacznę od końca. Więc reakcje na moją książkę wbrew pozorom były lepsze w Czechach niż w Polsce. W Polsce spotkałem się z falą hejtu, że jak to ja śmiem w ogóle mówić o Czechach, co ja tam wiem, prawda, że to nie może być tak, jak piszę. W Czechach wręcz przeciwnie, że było to przyjęte jako ktoś pokazał nam zwierciadło, w które normalnie nie mamy odwagi spojrzeć. I nie ukrywam, że to było dość duże zaskoczenie dla mnie. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze pytanie, przypomnij mi. Czy Czesi są narodem wyczulonym na swoim punkcie? Więc tak i nie. Więc nie są tak wyczulonym jak Polacy, ponieważ nie są tak bardzo egocentryczni, ale są bardzo konserwatywni.
I o tym musimy pamiętać. Są równie konserwatywni jak wszyscy pozostali Słowianie oraz pozostałe narody Europy Środkowej, bo to tak naprawdę nie tylko o Słowian chodzi, ale też o Węgrów i Rumunów, że pewne tematy się po prostu zamiata pod dywan, nie śmie się o czymś mówić, nie wypada właśnie mówić o zbrodni w Ustii nad Labem, o tym, że tam zrzucono z mostu Niemców, że dochodziło do samosądów po II wojnie światowej, że milicje ludowe po prostu dokonywały pogromów na ludności niemieckiej, tak samo jak dokonywano pogromów w Polsce. I wiemy o tym, że w Polsce dokonywano pogromów na Żydach po wojnie także, nie tylko w trakcie wojny, kiedy Polska była pod okupacją, ale także jak już Polska została wyzwolona. Więc wydaje mi się, że po prostu to są cechy, które mamy ze sobą wspólne, że właśnie czy to jest konserwatyzm, czy to jest brak odwagi przyznania się do własnych błędów, trudno mi to określić, może pewna niedojrzałość, bo właśnie no chyba człowiek dojrzały dostrzega własne błędy i to, że mu się coś nie powiodło i próbuje je naprawić, a nie przestaje o nich mówić. No to chyba jest wspólne dla Polaków i Czechów. Dobrze, to jeszcze jeśli chodzi o te reakcje. No bo widzimy, że jakby coś zaczyna się zmieniać, jeżeli już takie autorytety właśnie jak Aleksander Kaczorowski mówią w ten sposób o Czechach, to jest szansa na jakąś zmianę perspektywy. Myślisz, że rzeczywiście coś się zmieni, że powiedzmy ludzie zaczną też na twoją książkę patrzeć inaczej, że może się zostanie naruszony ten obraz sielskich Czech i ludzie zaczną widzieć to inaczej, przyjmować jakby do wiadomości, że to nie jest taki idealny kraj, jak sobie wyobrażają? To jest tylko i wyłącznie kwestia chęci otwarcia się na pewne nowe doznania, na nową inną perspektywę. I wydaje mi się, że gdy tylko ktoś jest okopany na swoich pozycjach i po prostu nie chce przyjąć innego punktu widzenia do swojej świadomości, to tego stereotypu nie zmienię. Natomiast widzę, że na przykład bardzo dobrze książkę moją przyjęli recenzenci, którzy opisywali ją zarówno w presie, jak i w różnych podróżniczych chyba tam magazynach, gdzie patrzyli na to z perspektywy właśnie doświadczenia czegoś nowego, zobaczenia czegoś innego niż widzimy podczas krótkiego wyjazdu, krótkiej wizyty gdzieś w jakimś miejscu. Natomiast no, negatywne opinie głównie ze źródeł anonimowych, wiadomo, bo tak jest najbezpieczniej. I wydaje mi się, że też chyba Kaczorowski nie powiedziałby tego, co powiedział, gdyby nie moja książka. Być może siebie przeceniam, ale wydaje mi się, że z Alkiem Kaczorowskim też się znamy i rozmawiamy. Więc wydaje mi się, że nadszedł moment, że możemy mówić coś więcej niż tylko piękne rzeczy, że ten stereotyp już w jakiś sposób został nadgryziony. No tak, ja też mam takie poczucie, że generalnie środowiska wszystkie poza tymi czechofilskimi przyjęły twoją książkę na zasadzie o ciekawe, inna perspektywa, no dobrze, że się o tym mówi, natomiast no rzeczywiście ludzie, którzy bezkrytycznie do tych Czech podchodzą, no to po prostu nie chcą chyba tego przyjąć do wiadomości, tak jak nie przyjmują do wiadomości różnego rodzaju innych, wydaje mi się, spraw. No właśnie to jest takie charakterystyczne dla może tych narodów konserwatywnych, że właśnie no, bezpiecznie jest myśleć to, co już, bezpiecznie jest być tam, gdzie znamy, prawda? Lepsze znane piekło niż nieznany raj. Ja chciałam jeszcze cię zapytać o alkohol, bo piszesz w swojej książce, że Czesi mają problem z alkoholem. Mnie się wydaje, że z naszej polskiej perspektywy my tego takiego czeskiego uwielbienia dla piwka zupełnie tak nie postrzegamy i wydaje mi się, że Czesi też nie do końca może sobie to uświadamiają, bo czytałam ostatnio taki wywiad z Jachymem Topolem, w którym on mówił właśnie o stosunku do alkoholu w Polsce i w Czechach. No i mówił, że w Polsce
To on widział wiele razy pijanych ludzi leżących na ulicach, a w Czechach tego nie ma, więc generalnie w Czechach sytuacja jest dużo lepsza i nie ma takich ekstremalnych przypadków i nie przyjmuje to takich ekstremalnych form, ten alkoholizm. Czy ty się z tym zgadzasz? Co ty o tym sądzisz? Wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu trunków. To akurat słusznie zauważył Mariusz Szczygieł, że po prostu ci, którzy piją wódkę, są bardziej agresywni i się upijają na umór, a ci, którzy piją piwo, tej agresji nie mają. I to chyba by tłumaczyło. To jest takie dość groteskowe spostrzeżenie, ale słuszne, wydaje mi się. Z drugiej strony, no, w Polsce nawyki się na tyle zmieniły w ciągu ostatnich 20 lat, że wydaje mi się, że to, co mówisz o tych spostrzeżeniach Topola, to chyba tylko na jakiejś głębokiej prowincji teraz, na jakiejś takiej wsi, gdzie no, nawet chyba telewizja satelitarna nie dociera. Natomiast jeśli chodzi o alkoholizm Czechów, przytoczę Państwu taką ciekawą sytuację, która mi się zdarzyła w środę. Udzielałem wywiadu czeskiej prasie. Siedzieliśmy w centrum Budapesztu razem z dziennikarzem. Ja piłem piwo bezalkoholowe, wywiad trwał około godziny, czeski dziennikarz wypił dwa piwa zwykłe w tym czasie i się zaczął śmiać pod koniec, mówi, no, potwierdza się to, co pan pisze. Więc tak to wygląda mniej więcej. Potrafią przyjąć to do siebie. Przyjmują to, ale nic nie zmieniają. Chociaż ja widzę zmianę ogólną też, ponieważ jak pamiętam, jeździłem do Czech jeszcze chyba w czasach liceum, nie wiem, gdzieś w 90-tych latach, to nawet w zakładach pracy na niektórych stołówkach podawano cienkie piwo, takie bardzo rozwodnione. Natomiast to przecież nawet chyba była wielka awantura w Skodzie w Mladej Bolesław, jak ze stołówki zniknęło piwo. Po czym po roku 2008-2009 ludzie zaczęli pić Nealko i to jest, ale tylko w dużych miastach. Na prowincji tego nie ma. I w Pradze rzeczywiście ludzie nie zamawiają już alkoholu do obiadu. To widać. Dopiero wieczorem w gospodzie siedzą z piwem albo lampką wina. Natomiast na prowincji, pojedźcie Państwo gdzieś o 13, zobaczcie, tam gaści już siedzą i piją i siedzą do wieczora. Ja już powoli zmierzam do końca ze swoimi pytaniami. Zaraz Państwu oddam głos, ale mam jeszcze takie pytanie troszeczkę zamykające. Bo w swojej książce dowodzisz, że Czechy to jest taki kraj, który ma takie same problemy jak inne kraje Europy Środkowej, że żyje się tutaj tak samo, że wręcz piszesz, że Czechy to jest esencja Europy Środkowej. A czy są jakieś, mógłbyś wymienić jakieś takie rzeczy, które ich wyróżniają zdecydowanie twoim zdaniem na tle innych krajów regionu Europy Środkowej? Tu mam problem, za długo tam chyba jeżdżę. Czy coś Czechów wyróżnia? Są inni. Po prostu, no, są inni niż my. No, to nie sposób jednoznacznie wskazać tą różnicę. W wielu takich dyskusjach funkcjonuje też mit czeskiego pragmatyzmu, ale wydaje mi się, że to nie jest do końca prawda, bo Polacy też są bardzo pragmatyczni. I tutaj z drugiej strony, no, trudno mi powiedzieć, Te wyjazdy do Czech tak wiele zaburzyły właśnie z tych moich wyobrażeń wcześniejszych, spostrzeżeń, że nie jestem w stanie wyróżnić jednej takiej cechy czeskiej, która by była bardzo odmienna w stosunku do Polaków. Wydaje mi się, że w tej chwili czegoś takiego nie ma. Jesteśmy bardzo podobni i jestem o tym coraz bardziej przekonany. A na tle Węgrów na przykład? Masz jakieś obserwacje o Węgrach? Już powiem, że mieszkasz krótko, ale czym się na przykład wyróżniają? Od nich. Bardzo trudne pytanie. Muszę się zastanowić. No dobrze, to może. Chyba spokojem. Trochę. Spokój. Tak. Polacy są jednak bardziej temperamentni. I to czasem nam z jednej strony pakuje nas w kłopoty. No właśnie, to Czesi też chyba się charakteryzują takim jakimś. Troszeczkę więcej dystansu mają do życia, chociaż ta frustracja też w nich narasta. Tak, brakuje mi temperamentu w Czechach. O tak, to mogę i na Węgrzech też. Okej. Będzie jakaś książka o Węgrzech? Jest w planach? Najpierw muszę się nauczyć języka.
Dobrze, czekamy. Orbanomika mnie interesuje bardzo. Mhm. Dobra, to zobaczymy, co z tego wyniknie. Teraz oddałabym głos Państwu. Jeżeli Państwo mają jakieś pytanie, jakieś obserwacje, chcieliby się czymkolwiek podzielić, to oczywiście zapraszamy. Władimir Petrilak, jestem Czechem. Cieszę się z tego, że powstała taka książka, bo naprawdę ten obraz w Polsce nas był przerysowany, sielankowy i nieprawdziwy. Ale od razu trochę dziektu. Jak pan mówił o tej sprawie z Niemcami sudeckimi, oczywiście jest to racja, trudno się nam, my to mówimy, wyrównać się z minulości, ale ta sprawa ma głębsze korzenie. Przede wszystkim zawsze trzeba w tym związku mówić o okupacji, o tym, co się działo, bo te krzywdy, które myśmy zrobili Niemcom, nie wzięli się znikąd. To pierwsza sprawa. Więc tu trzeba jakąś równowagę przywrócić. A druga sprawa, ten temat był podjęty już pod koniec komunizmu. Jest taki pisarz, Władimir Kerner, który głęboko właściwie się zanurzył w tej tematyce, bo on sam pochodził z Sudet. I to było i opracowane w sposób filmowy, nawet w koprodukcji z Polską. Jeden film chyba Zanik Samoty Berhow. Nie wiem, jak jeszcze po polsku się nazywa, ale on był kręcony po drugiej połowie lat 80. koprodukcji i tych filmów według jego scenariuszy jest więcej i one istnieją w przestrzeni. W Polsce byłem świadkiem premiery na przykład filmu Lebensraum, Źródło życia. Wiem, to nie są filmy hollywoodzkie, nie są w powszechnej dystrybucji, ale ten temat i w kulturze czeskiej, przynajmniej poprzez tego Kernera, istnieje od bardzo dawna. To nie jest tak, że dopiero teraz współcześni pisarze się jakby borykają z tym tematem. Bardzo dziękuję. To na Kernera ja zwrócę uwagę, bo nie słyszałem o nim wcześniej. Bardzo panu dziękuję za to. Natomiast wydaje mi się, że tu chodzi troszeczkę o coś innego. To jest dość jednostronne spojrzenie, bo ja nie przeczę, że tak samo jak w Polsce są badania historii pogromów różnorakich, Nie tylko na ludności żydowskiej, ale też białoruskiej, ukraińskiej i w drugą stronę. Wszystkie nasze narody doświadczyły bardzo tragicznej historii i wszyscy o tym, z tego sobie dobrze zdajemy sprawę. Natomiast, czy też mamy nawet ciemne karty historii polsko-czeskiej, tego co się zdarzyło podczas konfliktu o Śląsk Cieszyński, prawda, kiedy nie brano żadnych jeńców, bo taki padł rozkaz. Ale kwestia jest taka, żeby spojrzeć na to troszeczkę z innej perspektywy, takiej bardziej, powiedziałbym, humanitarnej, a nie narodowej. Tu raczej mi tego brakuje, takiej refleksji ogólnoludzkiej, a nie z punktu widzenia potrzeby polityki narodowej. Ta dyskusja już jakiś czas trwa, o wiele dłużej niż pan to prezentował po prostu. Tak, takie mam ja wrażenie, znając swoją kulturę, swój kraj. Dziękuję bardzo. Zajrzę do tych źródeł, o których pan wspomina. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Ja głośno mówię, ale to chodzi o nagranie. Chciałam zapytać o taką rzecz pana, mianowicie te źródła cenne bardzo, Kerner, przede wszystkim Adelheid film polecam w reżyserii Franciszka Vlacila i książkę Kernera i w ogóle Kernera tutaj rzeczywiście pan wspaniale to uwzględnił, ale ja mam takie pytanie, bo pan, my się zajmujemy tu stereotypami, tak jakby Czechy były w centrum uwagi Polaków w ogóle, podczas gdy nie jestem przekonana, że tak jest, że tak jak w przypadku może każdego kraju, aczkolwiek mocarstwa rządzą się swoimi prawami, zainteresowanie jest po prostu kwestią jakichś grup społeczności, czy nas bohemistów, którzy studiują i przestają się śmiać z czeskiego już no, przy pierwszym sprawdzianie, prawda, z czeskiego i już nie jest śmieszny w ogóle język czeski. Natomiast czy rzeczywiście aż tak są obecni Czesi i Czechy w polskiej świadomości, jak wynikałoby z
pana książki i z książek pisanych przez dziennikarzy polskich, bohemistów bądź czechofili, bo Marcin chyba nie jest z wykształcenia bohemistą, Szczygieł, prawda? Mariusz Szczygieł. Mariusz, nie, przepraszam. Nie. On no jest właśnie. Z wykształcenia dziennikarzy. Więc pytanie moje brzmi, czy rzeczywiście aż tak bardzo są obecne Czechy w świadomości Polaków i czy wszyscy postrzegają je w ogóle, a co dopiero mówić przez jakie kategorie to i jaką perspektywę. To mam dla pani bardzo dwa dobre przykłady. Ale ja wiem, z ciekawością usłyszę, bo pan na pewno więcej wie, jako dziennikarz też patrzy też z innej perspektywy. A druga rzecz, kategoryzowanie, czyli stereotypy, no one są punktem wyjścia w ogóle, bo pan sam tu dokonał stereotypizacji. Powiedział pan, że Czechy są tradycyjne, dobrze, że tak jak wszyscy Słowianie. Konserwatywne. Konserwatywne, to jest przecież jakby wyjście, punktem wyjścia, no utworzy się nowy stereotyp, że jesteśmy konserwatywni my Słowianie, a drugie, że nie mają temperamentu. Nie, to nie wiedziałam, czy Węgrzy, czy Czesi, że brakuje panu temperamentu. Czyli mi brakuje osobiście. To jest moje spostrzeżenie. Wiem, ale jakby, ale czy, ale tworzysz... czy nie powiem, że narodom brakuje temperamentu, no, bo to, i właśnie. To jest dość też indywidualna cecha. To... Ale jednak brakuje panu tego temperamentu u narodu, bo my myślimy tutaj w kategoriach narodowych i państwowych. I te kategorie są uwzględniane w pana książce i w naszej dyskusji i one nas interesują, skoro tu przyszliśmy i rozmawiamy. Natomiast zastanawiam się, czy jaki pana stosunek jest do kategorii państwowości i narodowości w związku ze zmianami, jakie zachodzą w Europie i w świecie, tymi prawdziwymi globalizacyjnymi, które będą należały do pokolenia właśnie obecnych tu studentów, rozpoznaje bohemistów, ale też państwa i innych osób, które będą w ogóle żyć w świecie, czy w taki sposób porządkowanym przez te dwie kategorie narodu i państwa i narodu i cech, które określają tożsamość, najpierw stereotypowych, później powstających poprzez burzenie stereotypów. Nie ukrywam, że ja nie czuję się na siłach, żeby odpowiedzieć na to pytanie drugie. Jest to bardzo trudne i raczej chyba kierowane powinno być do filozofów, a nie do dziennikarza, bohemisty. Natomiast przytoczę pani przykład dotyczący tej powszechnej obecności stereotypów w polskiej świadomości. Podczas wyborów samorządowych w roku 2015 w Warszawie jeden z kandydatów na prezydenta podczas konferencji prasowej, na prezydenta miasta, podczas konferencji prasowej szumnie wszystkim dziennikarzom ogłosił, że chciałby w Warszawie zrobić taki sam ratusz jak w Pradze. Ja wybuchłem śmiechem. I zapytałem go, czy chciałby pan budować tyle lat tunel Blanka, czy Open Carta. On w ogóle oczywiście nie miał o tym zielonego pojęcia. Po prostu Czechy stały się synonimem czegoś doskonałego, jakiegoś dobrostanu, błogostanu, dobrobytu, radzenia sobie ze wszystkim i tak dalej. I właśnie chyba taki cel też miała moja książka, żeby w jakiś sposób te dwie rzeczy rozdzielić od siebie, że w Czechach ludzie mają problemy, pokazać, że tam nie jest łatwo i potrafi być też nawet nudno. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Tak, abym dodał, że jeśli dwa lata temu by Warszawie życzył takiej komunikacji miejskiej, jaką ma Praga, a nie tylko, każde większe czeskie miasto ma ostatnio naprawdę doskonale funkcjonującą komunikację miejską, a Warszawa tego nie ma. Kiedy pan był w Warszawie ostatni raz? Też dwa lata temu. Już ma? Naprawdę ma bardzo, w Polsce ma najlepszą komunikację. No ja dwa lata w Pradze temu... jest doskonała komunikacja, przyznaję to. Uwielbiam poruszać się komunikacją miejską w ogóle w każdym mieście, nawet w Krakowie tutaj. Natomiast trudno jest to porównywać, dlatego że też proszę zwrócić uwagę, jak te miasta są zbudowane. Więc Warszawa powinna mieć łatwiej, tak. Ma mniej mostów. Dobrze, niech pan porówna linie tramwajowe. Komunikacja miejska w Pradze jest powinna być stawiana jako przykład w ogóle w całym świecie. Tak? Ktoś z państwa jeszcze chciałby przyłączyć się do rozmowy? Jak
jak nikt nie chce, to ja może kilka słów. Ja mam parę takich jakby przyczynków i jedno pytanie. Po pierwsze, że w Polsce pijacy leżący na ulicy zdarzają, już się nie zdarzają nawet na prowincji. Zapraszam na krakowski Kozłówek, gdzie mieszkam. Teraz kolejne, jeśli chodzi o tą, o tego Szwejka, to moim zdaniem jest bardzo ciekawe pytanie, które, z którym jakby ma do czynienia taki wielopiętrowy stereotyp. Najpierw stereotyp samych Czechów o Szwejku, a potem stereotypy innych narodów o Szwejku i stereotypy innych narodów o tym, jak Czesi właśnie się zmieszczą w tym Szwejku, jak oni myślą i tak dalej. Tak naprawdę ja osobiście uważam, że Szwejk jest książka bardzo mroczna, ponieważ jeżeli to czytamy w sposób wrażliwy, to po prostu tamte obrazy tego upadku tych oficerów, ta Galicja, te trupy tam po prostu, te burdele za przeproszeniem, to jakby i myślę, że dużo ludzi czytając Szwejka nie jest tego świadoma, ponieważ już zaczyna go czytać pod wpływem tych stereotypów, które tam he, 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 Szwejk, tak, tam piwo i tak dalej. Moim zdaniem nie jest to, jest to co najmniej dyskusyjne. I wreszcie pytanie, ponieważ właśnie od tej pory, co mieszkam w Polsce, to zawsze jakby się pojawia taki wyrzut wobec Czechów, że się nie interesują Polakami. Tutaj to było też właśnie, się to pojawiło. Ja bym tylko chciał zapytać, czy nie masz takiego wrażenia, którego ja mam, tylko że ja już nie mieszkam z kolei, już prawie ćwierć wieku nie mieszkam w Czechach, że jednak to się powoli i ostatnio może trochę coraz szybciej zmienia na plusy, że jednak to, że jednak Czesi, że jednak to postrzeganie czeskie Polski, no możemy powiedzieć, że dawniej w ogóle nie istniało, teraz przynajmniej istnieje, jakkolwiek wygląda. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję, Petrze, za pytanie i zgadzam się z tobą, że tak, Polska zaczęła istnieć w świadomości czeskiej, choćby nawet przez polską żywność i całą aferę związaną z nią. To chyba już ten skandal trwa tak z przerwami od 10 lat. Tak od 2009 to wraca i znika. Gdy tylko coś jest z żywnością, to niekoniecznie parmalat czy ogórki niemieckie, ale w pierwszej kolejności jest reflektor na Polskę. Ale to jest oczywiście żart. Zgadzam się z tobą, że tak. Coraz więcej osób uczy się języka polskiego w Czechach, jednak te polonistyki są tam obecne, podczas gdy na przykład na Słowacji polonistyki nie ma w tej chwili. W Czechach są 3 co najmniej. W Pradze, Ołomuńcu i w Brnie. W Ostrawie jeszcze też jest? O, no to 4. Kolejna rzecz, Czesi zaczęli przyjeżdżać do Polski. Nawet mieliśmy taką ciekawą informację podczas wakacji, że Czechom, którzy wracali z Nadbałtyku, zepsuło się auto i Polacy im pomogli. To obiegło media w Polsce i w Czechach, więc jakiś pozytywny wizerunek o nas się jednak pojawił w tych czeskich mediach, co mnie wyjątkowo cieszy, bo zazwyczaj właśnie no raczej słyszałem o tej złej polskiej żywności. Co oczywiście też nie jest prawdą, bo Czesi usłyszeli ostatnio ode mnie anegdotę, że po prostu my wszystko co najlepsze trzymamy dla siebie. I dlatego do nich nie trafia to co najlepsze. Kolejna rzecz, pojawiają się przewodniki po Polsce w Czechach, które też zaczynają wzbudzać zainteresowanie, bo do tej pory wydaje mi się, że to się zmieniło w okresie Euro 2012, kiedy nagle Polska zaczęła mecz we Wrocławiu, który się odbył wtedy, prawda, czeskiej drużyny z Polską, nagle pokazał, że Wrocław też był czeski przez chwilę, a oto mamy jakąś wspólną historię, przeszło to z zainteresowania Wrocławiem na Śląsk, a potem na nasze wspólne w ogóle dzieje jako środkowej Europy i Czesi zaczęli jeździć w ogóle coraz częściej na północ. Po prostu Polska stała się dla nich celem wyjazdów i ja coraz częściej spotykam Czechów, którzy po prostu w Polsce byli i im się podobało.
ci, którzy byli, im się podobało. Ci, którzy nie byli, twierdzą, że Polska to jest taka sama jak wszystko inne i nie ma sensu tam jeździć. Czy ta odpowiedź cię satysfakcjonuje? Ja też chciałam zabrać głos, bo tak się składa, że też dość emocjonalnie przysłuchuję się rozmowie ze względu na to, że zetknęłam się z Czechami bardzo osobiście. Moi rodzice wyjechali tam ponad 10 lat temu do pracy i tam mój tata bardzo ciężko zachorował. I zetknęłam się z Czechami rok temu podczas jego choroby. Zachorował na raka żołądka i niestety zmarł bardzo niedawno. Ale o co chciałam zapytać? Chciałam właściwie podzielić się refleksją jednocześnie, że jakby zetknęliśmy się z działającą tam służbą zdrowia, która ma oczywiście swoje ogromne plusy i minusy, na przykład bardzo dobrze prosperujące onkologiczne oddziały, na których notabene ludzie przyjmujący chemię jednocześnie pili piwo i to byli ludzie, którzy naprawdę jakby mieli w lodówkach alkohol. I to jest prawda, bo jakby to są rzeczy, które opowiadał tata, które ja widziałam. Albo też palili marihuanę i jednocześnie mieli podpiętą kroplówkę, tak? Więc to jest prawda. Taki się ma stosunek do alkoholu w Czechach na różnych tam płaszczyznach. Natomiast chciałam zapytać o koncepcję w ogóle wiary, o ateizm, o wypieranie w ogóle właściwie poczucia śmierci, bo z tym się najbardziej zetknęłam w Czechach. To był ogromny dla nas dysonans, ponieważ jakby przeżywaliśmy ogromną jakąś emocjonalną utratę i gdzieś szukaliśmy gdzieś wsparcia i jakby szpitale, lekarze podchodzili ogromnym dystansem w stylu, nie wiem, gorączka przyszła, gorączka pójdzie, lekarz na przykład mówił coś takiego, kiedy tata miał 42 stopnie gorączki i myśmy zastanawiali się, czy jutro dożyje, tak? A tutaj lekarz z uśmiechem na twarzy mówi, no gorączka przyszła, gorączka pójdzie, pacjent jest bardzo, bardzo spokojny, mało wymagający. Takie były rozmowy z lekarzami. A najbardziej przeraził nas krótki film dostępny gdzieś w sieci o kremacji i o tym, jak podchodzi się w ogóle do zmarłych, o tym, że właściwie nie odbiera się skremowanych zwłok, prochów swoich bliskich, że chowa się ich w ogródkach i jakby to też był duży problem dla nas, że na przykład nikt z pracy taty nie przyjdzie na tego typu ceremonię, bo nie ma takiego, też musieliśmy uświadomić, że to mamy. To w ogóle było dla nas ogromne też zderzenie się z tym emocjonalne, z tą mentalnością, gdzie po prostu to było wręcz nie do przyjęcia, także chciałam o to zapytać właśnie, jaka jest pana obserwacja, jeśli chodzi o wiarę, o utratę, no tyle. Nie, wydaje mi się, że ja nie jestem, albo inaczej, Mariusz Szczygieł w Zrób sobie raj napisał na ten temat bardzo dużo i bardzo ładnie opisał właśnie to, jak w jaki sposób traktuje się odejścia zmarłych, w jaki sposób się żegna, albo raczej no po prostu właśnie nie ma tego pożegnania w powszechnym spostrzeżeniu, ale z drugiej strony proszę pamiętać, że właśnie ja byłem świadkiem czegoś zupełnie przeciwnego, czyli tego, jak Czesi chowali Havla. Przyszli wszyscy tłumnie, najpierw na plac Wacława, potem go żegnali w kościele świętej Anny. To jest zdesakralizowany kościół. Ja mówię kościół ze względu na budynek, to jest obiekt w tej chwili historyczny bardziej. Później żegnali go konduktem, więc trudno, oczywiście to jest bardzo duża przepaść między tym, czego my jesteśmy uczeni w Polsce, tego życia, powiedziałbym, w takim troszeczkę metafizycznym świecie, ale z drugiej strony, jeśli pani porozmawia z Amerykaninem na temat życia i śmierci, to on zareaguje dokładnie tak jak Czech. On po prostu twardo stoi na ziemi. On wie, że jego życie toczy się dalej. I wydaje mi się, że to raczej z tego wynika. Więc natomiast stosunek lekarza, no trudno mi odnieść się do w ogóle lekarza. No lekarz musi być profesjonalistą w pierwszej kolejności i on ma tych pacjentów dużo, więc no, jest to strasznie smutna wiadomość, oczywiście to, co pani mówi, i strasznie smutna sprawa, ale...
Ja bym chciał tylko jako Czech mieszkający w Polsce powiedzieć, że takie rzeczy z tymi lekarzami, to myślę, że to jest dosyć indywidualne. Ponieważ ja mam ciężko chorą córkę, która się urodziła już tutaj w Polsce, opiekowali się nią polscy lekarze. I takich historii, jak mogę poopowiadać tutaj z Prokocimia Krakowskiego, bardzo dużo. Na przykład lekarze się zastanawiali, czy wyciąć małej, kiedy miała pół roku, czy ją wyciąć jedno płuco, czy nie. Myśmy oczywiście byli w szoku i pan doktor powiedział, a nieważne, ile ma człowiek płuc, ważne jest, jaki jest stan kliniczny. To więc chyba każdy z nas może taką historię z całego świata. Natomiast wracając do tego, co pani mówi, jest jeden sondaż, który by zaprzeczał całkowicie temu, co pani powiedziała na temat wspomnień zmarłych. W zeszłym roku albo dwa lata temu w jednym z czeskich dzienników, nie chcę państwa wprowadzić w błąd, którym, bo nie pamiętam, ponad 80% Czechów deklarowało, że na święto zmarłych idzie odwiedzać groby. I ja pamiętam też, że kiedy no w sumie z rodziną byliśmy 1 listopada na obczyźnie, w Polsce jednak chodzi się do bliskich na groby, prawda, wspominać, i byliśmy w szoku, jak wiele osób było na cmentarzach 1 listopada. Paliło świeczki, i z tym, że oczywiście nie zawsze bliskim, po prostu wspominając zmarłych jakichkolwiek, ale no i się zacząłem zastanawiać, czy to nie jest też jakiś słowiański archetyp gdzieś tam z dziadów, prawda, że palimy te świeczki dla zmarłych, dla duchów, wspominamy je. To też jest, może to jest temat dla pani profesor Janion, ale żeby to jeszcze głębiej podrążyć. Tak, czy ktoś jeszcze? Dwa zdania. Myślę, że w ogóle stosunek Czechów do wiary i do spraw tego typu to jest temat na oddzielną książkę i może dużo grubszą niż ta, więc wszystko przed tobą. Ponieważ to nie jest tak, jak to sobie Polacy wyobrażają, że Czesi są ateistami, więc są ateistami. Tak. Kiedyś parę lat temu wyszedł w Gazecie Wyborczej taki list czytelniczki, która była ateistką Polką, która się przeprowadziła do Czech i tam przeżyła po prostu rozczarowanie swojego życia, kiedy okazało się, że Czesi obchodzą Boże Narodzenie. To dla niej po prostu to była zdrada ideału. Tak? Ale to jest po prostu, to świadczy o głębokim niezrozumieniu tego, jak ci Czesi myślą. To nie jest tak, że ten ateizm po prostu, to jest właśnie tak, że ten naród po prostu żyje według jakichś nut, które się układały przez tysiąclecia, a nie można na to po prostu w ten sposób patrzeć. No i też chyba o tym, że niekoniecznie to są ateiści, świadczą sondaże prowadzone co 10 lat spisy ludności, bo przecież ile osób się zadeklarowało w Czechach jako Jedi? Więcej niż Romów. Czy ktoś by chciał jeszcze dodać komentarz albo zadać pytanie? Dobrze, to jeżeli nikt już z państwa, to oczywiście zachęcamy do lektury książki. Można ją kupić tutaj. Tak, można ją kupić, jest dostępna w sprzedaży. No i dziękujemy państwu bardzo za udział. Jeśli ktoś jest zainteresowany, chętnie podpiszę też. Jasne. Dziękuję bardzo.